Dla każdego właściciela zabytkowego pojazdu to jego auto jest najpiękniejsze i najwspanialsze, ale jeżeli wprowadzać obiektywny ranking, to najstarsze zdecydowanie jest to Bugatti, którego właścicielem jest pan Maciej Peda z Gostynia. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja może zacznę w takim razie od tego, co musi pan na sobie mieć, zanim pan do tego auta wsiądzie, bo rozumiem, że te gogle to nie jest, wybaczy pan kolokwializm, szpan, ale konieczność. No tak, samochód ma bardzo niskie szyby, takie zupełnie symboliczne i przy szybkiej jeździe, powiem, żeby nam muszki nie wpadły do oczu bądź jakieś inne proszka, musimy mieć gogle założone. To auto jest z 28 roku, ale kiedy pan podjechał, ja miałem wrażenie, że ktoś tutaj przemieszcza się na nowoczesnym ścigaczu. Silnik ekstremalnie głośny. A to jest wysokoobrotowy silnik, jak na swoje lata bardzo wysokoobrotowy, 5500 można go kręcić i ten silnik lubi wysokie obroty, ale takie były Bugatti, samochody budowane do szybkiej bądź bardzo szybkiej jazdy i te samochody rzeczywiście wówczas to były rewelacyjne, jeśli chodzi właśnie o takie zabawy szybkościowe. Były to auta albo wyścigowe, albo szybkie turystyczne i tak po prostu były budowane. To auto posiadał kiedyś sportowiec, czy bogaty amator, którego było stać na taką sportową jazdę od czasu do czasu? To jest auto do wyścigów amatorskich, także właśnie podejrzewam, że jakiś bogaty amator ten samochód przebudował, bo samochód jest przebudowany krótko po II wojnie światowej z turystycznego nadwozia na nadwozie sportowe. Muszę zadać to banalne w gruncie rzeczy pytanie, jakie są osiągi, ile do setki? I ile się maksymalnie można przemieszczać tym Bugatti? 140 km na godzinę. Ile do setki to nie liczyłem, ale takie zupełnie przyzwoite osiągi. Także można utrzymywać stałą prędkość 110 km na godzinę bez żadnego stresu. To w normalnym ruchu dzisiejszym to nie ma żadnego obciachu i przyspieszenia, opóźnienia, układ kierowniczy są takie bardzo przewidywalne i doskonale dopracowane. Także tym autem, mimo że to jest małe auto, jeździ się bardzo bezpiecznie. No to jeszcze o tych rozmiarach porozmawiajmy, bo widziałem, jak pan wysiadał. To nie był pan zbyt zachwycony. No tak, to takiego auta to się śmieje, potrzeba takiej łyżki do butów, żeby się dobrze do tego auta wsadzić i potem wysadzić. No ale tak się takie auto budowało. Ono miało mieć relatywnie mały przekrój, żeby dawać mały opór powietrza. Do tego nie ma błotników, bo błotniki są zbędne, jeśli się szybko jeździ. No i tak po prostu tak jest. Zresztą ludzie byli mniejsi, też nasi przodkowie byli mniejsi i oni akurat aż takich problemów nie mieli, żeby się do takiego auta zapakować. My teraz jesteśmy wyżsi i płacimy frecowe za to. Samochód nie ma z przodu rejestracji, więc fotoradary i inne takie wynalazki nie są mi, że tak powiem, groźne. Rejestracje mam dwie z tyłu wymalowane na odwłoku. A policja, jeśli, to zachowuje się sympatycznie, pyta się, co to jest za auto, ogląda i nie stwarza problemów. Dziękuję bardzo. Pan Maciej Peda był gościem TVN24, a tutaj w Swarzędzu kolejne auta zjeżdżają przed miejską pływalnię po to, żeby później w kolumnie przejechać do Poznania i do późnych godzin popołudniowych cieszyć oczy wszystkich fanów motoryzacji.